Dzień dobry, ja nazywam się Marek Zagańczyk, pani Agnieszka Papieska, a książka, o której będziemy dzisiaj rozmawiać, to portrety Marii Iwaszkiewicz, które ukazały się nakładem wydawnictwa Sedno. To jest książka, na którą bardzo długo czekaliśmy. To jest książka legenda, książka, która powstała dzięki wyjątkowemu talentowi, dzięki czemuś, o czym da się powiedzieć, że jest takim darem pamięci, który miała Maria Iwaszkiewicz. Ta książka powstawała długo, z tego co wiem. Najpierw były spotkania, nagrania, potem wszystko to opracowywałaś, ale ciekawi mnie właśnie także ten czas przed drukiem, przed opracowywaniem, ten czas pierwszych spotkań, pierwszych pomysłów na to, żeby sprawić, aby książka Marii Iwaszkiewicz i jej wspomnienia się ukazały, żeby zachować jej pamięć także w postaci książkowej. Czy pamiętasz te początki? Ta książka nie urodziła się z pomysłu i projektu, że oto siadamy i tworzymy portrety. Ja bardzo chciałam jakoś wydobyć z pani Marii wspomnienia i nawet zaczęłam robić jakieś wywiady. Zrobiłam 3 wywiady z panią Marią dotyczące czytelnika, dotyczące jej dzieciństwa, tego jak była wychowywana w domu Iwaszkiewiczów. I myślałam, że to pójdzie tak dalej, że będę kontynuować wywiady na rozmaite tematy. Ale tak się zdarzyło, że pani Maria, która bardzo aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym jako czytelniczka, często wydawcy przysyłali pani Marii książki, także zawsze była na bieżąco z tym, co się akurat ukazuje. I książką, która właśnie zapoczątkowała tę formę naszych rozmów, była książka Małgorzaty Szłakowskiej Wiadomości literackie prawie dla wszystkich, którą pani Maria przeczytała i chciała się o niej wypowiedzieć, a była też czytelniczką zeszytów literackich, bardzo pilną i wiedziała, że jest tam rubryka Zobaczone, Przeczytane, w której czytelnicy mogą się wypowiedzieć o tym właśnie, co zobaczyli bądź przeczytali. Pani Maria miała krytyczny stosunek do tej książki z tego powodu, że jej zdaniem zbyt mało autorka napisała o Iwaszkiewiczu, który bardzo dużo publikował artykułów w Wiadomościach Literackich, a przede wszystkim, zdaniem pani Marii, pominięty został i zbagatelizowany wątek felietonów Iwaszkiewicza muzycznych. Wobec czego chciała wypowiedzieć się o tej książce i ten brak uzupełnić. I pamiętam, że taką wypowiedź pani Marii, no to właśnie, ponieważ wiek już pani Marii był zaawansowany, to wyglądało w ten sposób, że pani Maria zaproponowała, że może to no po prostu wypowiedzieć, ja to nagram, przygotuję i w ten sposób powstanie ta opowieść. Tak się właśnie stało. Ten tekst trafił do zeszytów literackich, gdzie został bardzo życzliwie przyjęty i to jakoś zachęciło panią Marię do dalszych pomysłów i znowu zbieg okoliczności był taki, to był 2013 rok i akurat był to rok setnej rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego i pani Maria przypomniała sobie, że przecież Lutosławski bywał na stawisku, znał Iwaszkiewicza i ona też znała Lutosławskiego, więc może opowiedzieć o Lutosławskim. I tą samą metodą nagrania, które potem zostało spisane, pokazane pani Marii, zautoryzowane, tą właśnie metodą powstało wspomnienie o Lutosławskim, które znowu zostało bardzo życzliwie przyjęte w zeszytach literackich. A kolejny felieton, trzeci, to już był na zamówienie stojącego tu Marka Zagańczyka, któremu zamarzyła się sylwetka Pawła Herca, którego pani Maria znała przez całe lata od swojego dzieciństwa, ponieważ Iwaszkiewicz znał go od bardzo wczesnej młodości, ponieważ Herc pojawił się w życiu rodziny Iwaszkiewiczów w latach 30., więc to bardzo długi okres. No i tak się stało, że
namówiłam panią Marię, znaczy nie trzeba było namawiać, zaproponowałam właśnie opowieść o hercu i to była najdłuższa opowieść, bo głównym celem było wydobycie z pamięci wszystkich możliwych szczegółów na temat Pawła Herca. Ale rozumiem, że bardzo szybko się zorientowałaś i to rozpoznanie przyszło może nawet zanim zaczęłaś nagrywać ten pierwszy felieton w czasie prac związanych z Iwaszkiewiczem, że takim podstawowym źródłem informacji, często jedynym o postaciach, nawet nie tych pierwszoplanowych, najważniejszych postaciach polskiej kultury, ale tych wszystkich osobach, które znajdowały się w tle działań, życia Iwaszkiewicza, że tym źródłem podstawowym jest pani Maria i że trzeba zrobić wszystko, żeby te informacje wydobyć, żeby potem móc się nimi posiłkować w komentarzach, przypisach, prawda? Jak sobie tak to wyobrażam, że pani Maria była tym źródłem, tym miejscem, do którego się wędrowało, do którego się przychodziło i była tą osobą, którą się pytało o to, kim jest ta postać. Niech pani mi opowie, prawda? I potem rzeczywiście nastąpił ten szczęśliwy dla nas wszystkich moment, że podjęłaś się tego wyzwania i oddałaś swój czas i swoją energię, żeby to porządkować, żeby to układać i żeby też nakłaniać panią Marię, aby ona stale z równą ochotą o tym wszystkim opowiadała. Czy łatwo dawała się przekonać do tych następnych opowieści, do nowych historii, do tych nowych kawałków, czy w każdym razie do tego, co się miało zamienić w przyszłości w rozdziały tej książki? No w ogóle nie musiałam przekonywać pani Marii, ponieważ pani Maria była urodzoną gawędziarką i po prostu uwielbiała opowiadać. I ktokolwiek był kiedykolwiek u pani Marii, to z całą pewnością wyszedł z kilkoma opowieściami w głowie, to pewne. Jeszcze zanim przystąpiłyśmy do takiej regularnej pracy, regularnego spotykania się, te opowieści były takie doraźne, po prostu miałam pytanie jako edytorka, przychodziłam z nim do pani Marii i pani Maria opowiadała. Ale dopiero właśnie z czasem, jak już te opowieści zaczęły się ukazywać na łamach zeszytów literackich, to nabrało to takiego poważniejszego charakteru i już tak obydwie miałyśmy więcej zapału nawet do tego, żeby powstawały kolejne odcinki, bo już też widziałyśmy, że z jakimś pożytkiem dla czytelników się to odbywa. To jest też chyba tak w tych portretach osób znanych i mniej znanych, że oni właściwie wszyscy są ukazani ciepło, ze zrozumieniem w każdym razie, z takim podziwem dla ich wielowymiarowości. Mam takie wrażenie, że pani Maria była skłonna wiele wybaczyć, byle ktoś był ciekawy jako człowiek, byle mogła coś o nim interesującego opowiedzieć. Więc z jednej strony są te anegdoty, są te opowieści, często zabawne, w każdym razie utrzymane raczej w takim tonie buffo, ale jest też ten ton serio, to znaczy świadomość tego, że właśnie może ona jest tą jedną z ostatnich osób, które jeszcze pamiętają, które w sposób bezpośredni mogą się odnosić do zjawisk, do postaci, do instytucji, które stają się na naszych oczach historią, czy już w pewnym momencie się stały. Wspomniałaś o tym początku, o tej książce Małgorzaty Szpakowskiej o wiadomościach. No, coś, co dla Małgorzaty Szpakowskiej, dla nas, dla czytelników jest elementem historii literatury, dla pani Marii poza tym wszystkim było też częścią jej życia. W związku z tym ona może bardziej chciała widzieć ludzi, widzieć to, co między ludźmi powstaje, dostrzegać to wszystko i rzeczywiście, jeżeli ktoś zna to z własnego życia, doświadczył tego, był świadkiem nawet jako mała dziewczynka, no to jednak to się inaczej pamięta i inaczej też chce się chyba, żeby te rzeczy zostały przekazane. To, co warto moim zdaniem też przypomnieć, to znaczy, że ona jest osobą,
której dany był ten wspaniały przywilej długiego życia. Znaczy, jest córką Jarosława Iwaszkiewicza i to bardzo wiele znaczy. Ale była też osobą, która no, istniała całkowicie niezależnie, swobodnie i swawolnie czasami w tym życiu własnym, już po wojnie. A jeszcze jest ten czas wojny, właśnie stawiska, które staje się taką ostoją, więc te różne momenty, ważne momenty dla życia literackiego, dla opowieści o ludziach, którzy to życie literackie tworzyli, ona miała w głowie. Pani Maria znała ze swojego dzieciństwa czy młodości postacie, które dla nas po prostu są postaciami encyklopedycznymi, znamy je z historii. Książkę otwiera wspomnienie o Mieczysławie Grydzewskim. Jest to bardzo piękna gawęda i kończy się też w bardzo charakterystyczny sposób, bo po całej opowieści o Grydzewskim, którego właśnie pani Maria pokazuje od bardzo bliskiej strony, jako wielbiciela psów, życzliwego człowieka i tak dalej. Kończy się ta opowieść sceną z Krakowa, kiedy pani Maria spotyka Mariana Ajlego i mówi do niego tak: Marian, przecież już teraz tylko ty i ja wiemy, jak Gryc mówił, a mówił w sposób charakterystyczny, jąkając się i sepleniąc. No i felieton kończy się zdaniem: teraz już tylko ja, bo Ajle zmarł. No ale teraz trzeba powiedzieć, że teraz już nikt. Ale ta puenta już tego pierwszego felietonu, czy tej pierwszej gawędy, właśnie dużo mówi o tej książce, że ona jest o rzeczach, o sytuacjach, o zjawiskach, o ludziach, które bardzo często zostały już tylko w pamięci pani Marii. Może dlatego, że ta pamięć była wyjątkowo czuła, albo dlatego, że pewne zdarzenia, czy pewne rysy ludzkie pani Maria zapamiętała. Może dlatego niektóre rzeczy zostały tylko w jej pamięci. I ona miała tego świadomość, że jest być może jedyną osobą, która jeszcze kogoś pamięta. I wiem, że pamiętam też, że wiele odcinków kolejnych gawęd zaczyna się wstępem pani Marii, że był taki i taki już. Pewnie nikt o nim nie pamięta, ale ja go pamiętam. I zaczyna się opowieść. Każdy dla niej był człowiekiem i w każdym widziała człowieka. I to też widać w tych opowieściach, że mniejsza o funkcję. To jak gdyby jest drugorzędna sprawa. Potem się to uzupełniało, kto tam kim był. Natomiast jakim był człowiekiem, jaki był wobec innych ludzi, to pani Maria pamiętała. Zwłaszcza pamiętała dobre rzeczy o ludziach. To jest chyba bardzo uderzające w tej książce. Na przykład w historii z niejakim Gajewskim, jakąś czarną owcą w rodzinie. I w opowieści pani Marii ten Gajewski pozostał jako człowiek, który miał bardzo piękną kartę w swoim życiu. Otóż w czasie okupacji któregoś dnia zapukał do domu Gajewskiego Kazimierz Brandys. Mówi: muszę się gdzieś ukryć, nie wiem, co ze sobą zrobić, czy mnie przenocujesz. A tenże Gajewski z otwartymi ramionami: Kaziku, jak dobrze, że mnie odwiedziłeś, że domyśliłeś się, że nie mam się z kim napić. Brandys później mówił, że to była jedyna noc w czasie całej okupacji, kiedy czuł się bezpieczny. Ale jest chyba też jeszcze coś takiego w pani Marii, że ona powoli też uświadamiała sobie, że zmienia się jej rola wśród ludzi, którzy czytają podobne książki, wielbią podobnie jak my Iwaszkiewicza. To znaczy, że już właśnie skończył się ten czas, kiedy jest tylko córką Jarosława Iwaszkiewicza. Skończył się też ten czas, kiedy jest niezwykle barwną osobą, ważną postacią życia literackiego i towarzyskiego Warszawy. I że trzeba wziąć odpowiedzialność no, za rzeczy poważne, zaczynając od spraw wydawniczych związanych z ojcem, to znaczy co wydawać, jak wydawać, że już ten czas swawoli i takiego braku
odpowiedzialności w pewnym sensie, wspaniałego, barwnego braku odpowiedzialności się skończył i że zaczęły się sprawy dużo, dużo poważniejsze. I trzeba powiedzieć, że pani Maria doskonale zdawała sobie z tym radę. To znaczy to, że Iwaszkiewicz dzisiaj przeżywa takie czytelnicze odrodzenie, że jest pisarzem, który nie istnieje tylko w szufladach historyków literatury, w ich umysłach, ale jest czytany, że w dużej mierze, tak mi się zdaje, nie wiem co ty myślisz na ten temat, ale w dużej mierze zawdzięczamy to właśnie jej i jej kolejnym krokom, które podejmowała. Właściwie prowadzącym także w stronę do tego, to znaczy, że jeżeli już udało mi się zapanować nad dziełem mojego ojca, te rzeczy najważniejsze, pewna część korespondencji, dziennik został opublikowany, tam jest już mnóstwo informacji, które także wypłynęły ode mnie, tak mogła myśleć pani Maria, ale jest jeszcze pewien zasób tych moich historii, czy historii, o których wiem także od mamy, od ojca, powinnam je opowiedzieć i to się składa na portrety. Ale że właściwie cała ta moja opowieść jest o tym, że ona bardzo świadomie budowała samą siebie i pod koniec już swojego życia wiedziała, że żyje nie tylko dla siebie, ale żyje także dla innych i dla pamięci, tej właściwej pamięci o innych. Rola pani Marii w całym ruchu wydawniczym dotyczącym ineditów, już teraz editów Iwaszkiewicza, jest ogromna i nie do przecenienia. Począwszy właśnie od dzienników, które długo czekały na publikację, ale doczekały się. I pani Maria też w tej książce o tym mówi, że rodziła się Pawła Herca, co robić z dziennikami. Warto powiedzieć, że dzienniki ukazały się bez żadnych skrótów, co dla mnie jest oczywiste, ale może nie dla każdego jest oczywiste, szczególnie, że jak to w dziennikach. Powiedzmy sobie otwarcie, że także o niej samej są tam fragmenty, które nie są do końca miłe. Tak, to prawda. Bardzo dużo jest niezwykle krytycznych uwag Iwaszkiewicza i właśnie głównie o Marii, o Teresinie, drugiej córce, ale właśnie o Marii. Rzeczywiście to jest też wielka cecha, czy cecha wyjątkowych ludzi, że potrafią przejść do porządku dziennego nad czymś, co ich osobiście mogłoby jakoś zaboleć, albo po prostu wiedzą, że to nie jest takie ważne. Była też znana z tego, że jeżeli tylko mogła, to pomagała wszystkim ludziom na bardzo różnych etapach ich życia, gdzieś u początków i pod koniec. I ja sam byłem świadkiem jej niebywałej życzliwości wobec Pawła Herca już w ostatnich miesiącach jego życia, kiedy rzeczywiście była jedną z tych nielicznych osób, które o niego dbały od takiej strony ludzkiej, która może w tych momentach jest najważniejsza. I to była zawsze osoba, która niosła ze sobą to ciepło, tą opiekuńczość i wiedzę o tym, co wtedy jest temu człowiekowi naprawdę potrzebne. Ta sama tonacja jest właśnie w tych portretach. Rozumiem, że to jest wybór z tego, co zostało przez ciebie nagrane. Jeżeli mogłabyś opowiedzieć także, czy podzielić się tą informacją, czy coś, a jeśli tak, to ile zostało? Jakie to są opowieści i czy są w związku z tym jakieś plany? To jest wybór z tego wszystkiego, co pani Maria zdążyła opowiedzieć przez te 6 lat, od kiedy zaczęłyśmy się już tak regularnie spotykać i nagrywać te opowieści. Część z tych rzeczy ukazała się na łamach zeszytów literackich, ale część jest zupełnie premierowa. Wszystkie teksty, które są w tej książce, są przez panią Marię autoryzowane, ale jest też bardzo wiele tekstów, niemal drugie tyle, które jeszcze są na różnym etapie ich powstawania. Są teksty, które nie weszły do tej książki, no bo ma ona też swoje określone granice. Są teksty, które nie weszły do tej książki, a zostały przez panią Marię już autoryzowane, więc właściwie są gotowe do druku. Są takie, które zostały spisane przeze mnie z dyktafonu, ale
niezautoryzowane, a jest jeszcze kilka takich, które po prostu są w postaci nagrań, głosu tylko. Oczywiście one muszą zostać z tego dyktafonu wydobyte, spisane i również wydane, mam nadzieję, z tego samego powodu, dla którego ta książka, jak sądzimy, jest ważna. Kiedy się obcuje z kimś tak długo, w różnych momentach jego życia, wysłuchuje się tych opowieści, nawet jeżeli zachowamy pełną przytomność i będziemy postępować według pewnego planu, zadając te pytania, zawsze pojawia się później takie przekonanie, tak mi się zdaje, że pewnych pytań nie udało nam się zadać, że o coś nie zapytaliśmy, że jakiejś sylwetki nie udało się nagrać. Czy jest coś takiego, o czym myślisz sobie, zabrakło mi tych kilku minut, tego jednego dnia, tego jednego tygodnia, o to nie zapytałam i tego już nigdy nie dostaniemy, a spodziewam się, że pani Maria mogłaby o tym wspaniale opowiedzieć. Jeśli chodzi o tę książkę, takiej sytuacji nie ma, bo ilekroć pojawiało się w mojej głowie jakieś pytanie, to po prostu szłam do pani Marii i dopytywałam i wtedy gawenda została uzupełniona o jakiś szczegół. Problem, o którym mówisz, będę miała teraz, bo już teraz nie mogę zapytać pani Marii. I ostatnio właśnie spisywałam z dyktafonu maluteńki portrecik Tropka, psa Iwaszkiewiczów. To jest dosłownie kilka zdań, ale też wartych ocalenia, po prostu dla ich urody. Jest taka scenka, że dobiega rozmowa w kuchni i ktoś mówi do Tropka, że bywają psy pokojowe, bywają psy podwórkowe, kuchennych piesków nie bywa. I no to kiedy się to słyszy, to właściwie wszystko jest jasne, ale kiedy się już to spisuje, to pytanie, ale kto rozmawiał? Kto tam rozmawiał? Nie zapytałam o to, po prostu nagrałam taki króciutki jakiś odcineczek o Tropku, bo ta anegdotka akurat się pani Marii przypomniała i nie wiem, już nie zapytam, kto rozmawiał i właściwie kto jest autorem tego zdania. I obawiam się, że takich właśnie kłopotów będę miała sporo na etapie spisywania kolejnych gawęd z dyktafonu. To jest przerażające, bo już nie ma kogo zapytać. My mieliśmy to szczęście, że znaliśmy panią Marię, że mogliśmy do niej przyjść, albo przynajmniej do niej zadzwonić, albo napisać na ten stały i istniejący, myślę, że do dzisiaj w naszych kalendarzach adres. No, a państwo są też już dziś w uprzywilejowanej sytuacji, bo możecie państwo do tej książki sięgnąć. Gorąco państwa do tego namawiamy. To jest wyjątkowy tom wspomnień, te portrety, o jakby pełnej rozpiętości i tematów, i tonacji, i osób, od barwnej, radosnej anegdoty do tego, o czym też staraliśmy się powiedzieć, do tego tonu serio, nostalgii, namysłu, pewnej melancholii, świadomości tego, że czas płynie i że warto jest pamiętać, a jeżeli ktoś miał ten dar pamięci tak subtelny, tak wyrazisty i tak wspaniały jak Maria Iwaszkiewicz, no to należało mu tylko pomóc w tym, aby to zostało utrwalone. W imieniu wszystkich czytelników, tych, którzy już do tej książki sięgnęli i do tych, którzy dopiero mają zamiar to zrobić, ogromnie ci dziękuję, że byłaś przy pani Marii, że doprowadziłaś do wydania tej książki i ogromnie się cieszę, że dzięki wydawnictwu Sedno te portrety są i że możemy je dzisiaj czytać i możemy sobie przy różnych okazjach powiedzieć, powtarzać to, nie wiem, ale dzięki Marii Iwaszkiewicz ta nasza niewiedza jest przynajmniej odrobinę mniejsza. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Autoportret. Opowiedziawszy o tylu znajomych, bliższych i dalszych, o ludziach, którzy już nie żyją i może niektórych nikt nie pamięta, pomyślałam, że należałoby powiedzieć kilka słów o sobie. Niełatwo jest odmalować swój własny portret i sprawia mi to wiele trudności. Mogę powiedzieć tak,
Jestem bardzo starą panią, bo mam teraz 93 lata i siwą głowę zupełnie. Już zanika mi pomału wzrok, słuch też szwankuje, ale jedno mi zostało. Pamięć. Pamiętam bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo ludzi. I to uważam za zaletę. Bo dzięki temu mogłam się swoimi wspomnieniami z wami, drodzy czytelnicy, podzielić. A jestem osobą, która chętnie dzieli się z ludźmi. Pooddawałam najrozmaitsze rzeczy, szykując się na najgorsze. To teraz powiem do was tak. Drodzy czytelnicy, dziękuję wam za czytanie moich opowieści. I cytując Hamleta powiem: dobranoc, moi drodzy. Dobranoc. Dobranoc. Maria Iwaszkiewicz, grudzień 2017.